Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej z teorii Naruto. Dzisiaj zajmiemy się teorią walki pomiędzy Hidanem a Deidarą. Myślę, że mogłaby być to ciekawa walka, ale zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że bardziej lubię Hidana niż Deidarę, jednak postaram się być obiektywny i podać zalety i wady jednej i drugiej postaci. Na początek zacznijmy od Hidana. Każdy wie, że ten religijny świr nie boi się śmierci i przez to nie myśli zbytnio co robi. Nie planuje walki, a patrząc z perspektywy osoby taktycznej, wręcz można powiedzieć, że wali na ślepo. Dodatkowo jest wolny, co zresztą sam przyznał, mówiąc, że w całym Akatsuki jest najwolniejszy. Nieśmiertelność jest jego głównym atutem i to, że wystarczy jego jeden cios, aby dosłownie zabić przeciwnika. Jednak jak już wiemy, w tym anime nie ma rzeczy do przejścia, także my zrobimy analogicznie i opowiem o wadach i zaletach Deidary. Po pierwsze, Deidara był raczej inteligentniejszy, w sensie takim, że nie pruł przed siebie i nie robił głupich rzeczy, tylko żeby kogoś pokonać. Po prostu nie był nieśmiertelny, więc miał jakieś tam odruchy i nawyki. Dodatkowo był szybki i posiadał ataki dystansowe, co znacznie przewyższało ataki Hidana z bliska. W zasadzie teren, na którym walczyli, by nie miał jakiegoś większego znaczenia, ponieważ gdyby walczyli w otwartej przestrzeni, to Deidara mógłby latać i zrzucać bomby, łatwo by dostrzegał Hidana. Natomiast gdyby walczyli w lesie, to Deidara prawdopodobnie z tego lasu by zrobił otwartą przestrzeń. Przedtem powiedziałem, że opowiem o wadach Deidary, jednak w tej kwestii ciężko mi jakiekolwiek znaleźć. Myślę, że gdyby postacie zachowywały się normalnie, bez żadnych nagłych zmian i taktyk, wygrałby Deidara. Podsumowując, Deidara w tym starciu raczej na pewno by wygrał. Jednakże nie możemy być pewni, co by zrobił Hidan. Może miałby jakieś asy w rękawie, w końcu taki one hit man. Wystarczyłoby zranić Deidarę i po nim. Gdyby Hidan pomyślał i nie zachowywał się jak zwykle, miałby szansę, ale to raczej by się nie wydarzyło. Znaczną przewagą Deidary jest walka na odległość, wybuchy, inteligencja i szybkość. Możecie powiedzieć, ale Hidan jest lub był nieśmiertelny. Niby tak, aczkolwiek to właśnie wybuchy dały mu w kość w ostatniej walce, a Deidara nie cofnąłby się przed niczym, aby zakończyć tę walkę nawet ceną własnego życia. Choć myślę, że gdyby powtórzył swój ostateczny atak na Hidanie, to byłoby to jednoznaczne z jego przegraną, bo Shikamaru nie pokonał go wybuchowymi notkami, tylko sprytem i uwięzieniem go pod ziemią. To by było na tyle w tej teorii, dajcie znać, co wy myślicie, kto by wygrał według was. Pamiętajcie, że to tylko moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać. Trzymajcie się, na razie, cześć!